Są z nami zwyciężczynie tego turnieju, Karolina Wnuk i Emilia Skwierczyńska. Zagrałyście świetne zawody, w tym ostatnim meczu wręcz zdemolowałyście rywalki. Jakie to uczucie wygrać i awansować do półfinału? No, na pewno cieszymy się, no, będziemy świętować, na pewno. No, jedziemy dalej, tak? No, posypało się na początku, były inne plany, ale udało się. Ale zobacz, Emilia fajnie powiedziała, posypało się, na początku były inne plany, to co, nie wierzyłyście w sukces? Chyba jednak myślę, że byłyście pewne, że coś uda się tu wygrać. No tak, ale było takie coś, że chciałyśmy wygrać, no chciałyśmy, ale były takie przeczucie, że może na przewagi, może tiebreak, ale udało się. Tak. Zawodniczki w pierwszym meczu to był most Wrocław. Pokazał się z bardzo dobrej strony. Spodziewaliśmy się, że aż tak. I tutaj właśnie nas zaskoczyły i no udało im się, ale no pokazałyśmy dobrą grę. Powiedzcie, o czym myślałyście przed tym ostatnim meczem, bo tutaj tak naprawdę nikt nie był do końca pewien, jak ten mecz będzie wyglądał. Kibice z Wałbrzycha liczyli, że wygrają ich pupilki, prawda? Wasi kibice wam mocno dopingowali. Też liczyli, że wygracie to spotkanie, no ale ten mecz przeszedł wszystkich najśmielsze oczekiwania. Zagrałyście wyborne, bardzo dobre zawody, praktycznie bez błędów. No ja myślałam tylko o tym, żeby wygrać i się dostać na półfinały. No to zależało od wszystkiego, bo jakbyśmy przegrały ten mecz, to byśmy miały trzecie miejsce i no nie awansowałybyśmy, ale no wyszło dobrze, bardzo dobrze i założyliśmy się z trenerem o to, czy wygramy. No od początku, samego początku mówiliśmy, że wygramy, że damy radę. Trener oczywiście nas wierzył, nasz kochany trener tutaj i co, no i... No i wyszło dobrze, bardzo dobrze. Nie spodziewałyśmy się. Liczyłyśmy na to, że zawodniczki z Wałbrzycha, dziewczyny, postawią nam bardziej, ale no, zagrałyśmy bardzo dobrą siatkówkę. Pokazałyśmy bardzo dobrą siatkówkę. Ja tak jeszcze z przekory zapytam, o co się założyłyście? O wyjazd na basen. No to rozumiem, że teraz macie zapewnioną tutaj fajną zabawę na basenie. Życzę wam powodzenia i kolejnych sukcesów w następnych turniejach. Dziękujemy ślicznie. Dziękuję bardzo.